Siemanko, z tej strony Michał Dziedziński. Zapraszam Cię na, mam nadzieję, szczęśliwy 13 odcinek mojego kursu OVIEW 3. Dzisiaj opowiem Wam o teleporcie, który ułatwia pracę z komponentami takimi jak modale albo jakieś pop-upy i tak dalej. Zapraszam Cię serdecznie. Zanim przejdę do tego, jak używać tego teleportu, to pokażę Ci, co już tutaj mam. Otóż stworzyłem sobie dwa komponenty. Awesome Footer, w którym mam po prostu footer o klasie footer. Po prostu jest to właśnie footer, który jest wypozycjonowany, ma position fixed i bottom 0, więc jest ustawiony na dole. Oraz komponent Awesome Button. Jest to właściwie praktycznie identyczny komponent, jaki mieliśmy na początku odcinka o slotach. Także tutaj są jakieś style do tego batona właśnie. Ale tutaj no, nie będę się nad tym rozwodził. Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany, no to w opisie jest link do repozytorium z tego odcinka właśnie. Także następnie mam tutaj w My Awesome Component, mam importowane te dwa właśnie komponenty oraz tutaj po prostu umieszczone wewnątrz naszej templatki. Wygląda to tak. Także mamy button wyśrodkowany tutaj na środku ekranu oraz właśnie ten footer. No dobra. Ale co byśmy chcieli tutaj osiągnąć? Otóż już chciałbym tutaj dodać taki, powiedzmy, modal, który wyskakiwałby nam po kliknięciu przycisku login. No więc zabierzmy się za stworzenie takiego komponentu właśnie z modalem. Stwórzmy sobie zatem nowy plik. Awesome modal, niech się nazywa. Skoro wszystko awesome, to niech będzie i to. Tak, no i tutaj piszemy. Najpierw w templatce. Stwórzmy sobie może diva o klasie modal. Następnie w środku dajmy sobie article o klasie modal content. No i tutaj section o klasie modal text. OK. Oraz section o klasie modal buttons. Modal buttons. OK. Wewnątrz sekcji modal text umieszczę sobie znacznik H1. H1 po prostu tak. I tutaj napiszemy sobie do you want login. A w sekcji buttons tutaj sobie zaimportujemy nasze batony. Także import awesome buttons from i tutaj awesome button. OK. No i tutaj następnie tworzymy obiekt components. Tutaj piszemy awesome button. Tutaj S niepotrzebnie. No i tutaj napiszmy sobie dwa takie komponenty właśnie. Awesome button. To właściwie tak. I tutaj napiszmy tekst. Na przykład yes. A tutaj no. OK. I teraz zobaczmy, jak. No, nie zobaczymy, bo najpierw My Awesome Component musimy sobie to importować. Także napiszmy import awesome modal from
Tak. Tutaj dodamy następnie. Tutaj napiszemy awesome model. No i teraz umieśćmy go tutaj. Awesome model. OK. Dobra. No i kiedy byśmy chcieli go wyświetlać? Otóż chcielibyśmy go wyświetlać w momencie, w którym klikniemy na przycisk nasz tutaj z napisem login. Także tutaj w tym miejscu napiszmy sobie klik i tutaj zaraz sobie stworzymy zmienną. Ona będzie się nazywała isModelVisible i jej będziemy ustawiali wartość true. Następnie w funkcji setup stwórzmy sobie taką właśnie zmienną isModelVisible i niech ona równa się ref i tutaj napiszmy false początkowo. A żeby jeszcze użyć refa, no to tutaj sobie importujmy import ref from view oczywiście. OK, no i tutaj return is model visible. OK. I tutaj oczywiście napiszmy sobie vShow. Tak. I tutaj napiszmy właśnie is model visible. OK. Świeżmy. No i jak wciśniemy login, no to tutaj nam się pojawia treść tego naszego modela. To jeszcze musimy sobie teraz ostylować. Także przejdźmy tutaj. No i napiszmy trochę tych styli. Także najpierw model position też byśmy chcieli, żeby tu było fixed, tak jak nasz footer. Top 0, left 0, width dajmy 100, VW, height 100, VH, display flex, justify content center, align items, align item center. I tutaj background color ustawmy sobie po prostu czarny, tak na razie zaraz to zmienimy. Ale żeby po prostu ci pokazać. No i tu zobaczmy. OK. Dobra. OK. I teraz tak. Content. I tutaj napiszmy. Width 500 pikseli. High 500 pikseli i background niech będzie biały. OK. To właśnie chcieliśmy. No i jeszcze teraz jakoś tam wypozycjonujmy to, więc display flex, flex direction, column, align items center, justify content space around. OK. Zobaczmy, dobra. No i teraz jeszcze przyciski. Buttons. No i tutaj width 100%. No i tutaj display flex i justify content space around i zobaczmy. Dobra, jest to tak jakbyśmy chcieli. No i okej. Mamy zatem nasz ten model.
No i tutaj możesz zobaczyć, że Amazing Footer nie jest, no bo wiadomo, że raczej nie chcielibyśmy, żeby to było po prostu czarne, tak? No raczej byśmy chcieli, żeby tutaj było jakieś to prześwitujące, czyli no, napiszmy sobie tutaj RGBA i tutaj, nie wiem, kropka 3 na przykład. Tak, no i widzimy, dobra, może trochę ciemniejsze, nie wiem, kropka 8. No i widzimy, że tutaj mamy przysłonięte, tak? Tutaj jak wcisniemy login, no to widzimy, że mamy przysłonięte całe oprócz naszego footera. I czemu tak się dzieje? Otóż, jeśli chodzi o naszą tutaj kolejność tych właśnie komponentów, no to nasz awesome model znajduje się nad awesome footer, w związku z czym no w drzewie DOM, jak sobie podejrzymy, no to też jest tak, że tutaj nasz ten model znajduje się nad footerem. I w związku z czym, że footer jest niżej w drzewie, no to jest, znajduje się on tutaj jakby nad tym modalem. Jakbyśmy sobie to zamienili kolejnością, no to teraz odświeżmy, wciśnijmy login, no i widzimy, że nasz ten modal przykrywa tutaj ten footer. Tak, no ale powiedzmy, no w tym przypadku możemy sobie tak zrobić, no ale nie zawsze by tak było, bo ten awesome model mógł być w jakimś jeszcze osobnym komponencie, który byśmy chcieli, żeby był w tym miejscu. Co zatem możemy zrobić, aby nasz awesome model przykrywał tutaj całość naszego, naszego ekranu, nie tylko tą część tutaj z przyciskiem. Możemy sobie dodać coś takiego jak z-index, tak? Czyli tutaj napiszmy z-index i na przykład 2 dajmy. No i teraz widzimy, że przykryty jest cały ekran razem z footerem. No ale wyobraźmy sobie, że tych komponentów mamy tutaj masę, jest to rozbudowana aplikacja, no to wtedy pamiętanie, gdzie jest jaki z-index i tak dalej, no może być problematyczne, bo czasami byśmy chcieli, żeby jakiś komponent był gdzieś wyżej, gdzieś niżej, no i to wtedy robi się problem. No i co nam tutaj zaoferowało Vue 3? Otóż właśnie do tego może nam posłużyć komponent teleport. W Reakcie, jeśli ktoś z Was zna, jest taki komponent jak portal i można powiedzieć, że to jest właśnie w podobnym celu używane. We Vue, w pierwotnej wersji Vue 3, no to też nazywał się portal, ale aby nie kłócić się z nazwą portal w HTML, zmieniono nazwę na teleport, ponieważ w specyfikacji HTML ma być właśnie wprowadzony taki element jak portal, to żeby z tym się nie kłócić, no to zmieniona nazwa na właśnie teleport. I jak ten teleport działa? Otóż już Ci to pokazuję. Aby zawsze tutaj ten nasz element znajdował się na samym dole w naszym drzewie DOM, w związku z czym jeśli będzie na dole, no to mamy tą pewność, o ile tam właśnie jakieś z-indeksy nie zostaną napisane, no to że będzie on wyświetlony na samej górze. I aby to zrobić, no to przejdźmy sobie do naszego pliku index.html i tutaj możemy sobie dodać na przykład innego diva. Tutaj mamy diva OID app, do którego jest wsadzana ta cała nasza aplikacja, no ale słyszę tutaj innego. Może po prostu napiszmy tak, div OID model. Tak, no i teraz jak przejdziemy sobie tutaj i w naszym My Awesome Component napiszemy tutaj teleport. A tak to nie zadziała. Dobra, więc teleport. I następnie ten nasz model tutaj wsadzimy. To będziemy w stanie teleportować właśnie tutaj zawartość z tego miejsca do naszego diva OID model. Ale żeby to zrobić, to jeszcze tutaj musimy wpisać właśnie taki atrybut jak tu. No i tutaj napiszmy model. Dobra, i zobaczmy jak to działa. Login. I widzimy,
zobaczmy tutaj w drzewie dom. Tak, tutaj widzimy, że nasz div o klasie model znajduje się w divie o ID model. Tak, natomiast nie w app, tak jak właśnie tutaj ten nasz button i footer. I jak tutaj możecie zobaczyć, właśnie jest komentarz teleport start, teleport end. To znaczy, że tutaj właśnie z tego miejsca został przeniesiony nasz model tutaj do tutaj diva o ID model. Jakbyśmy tutaj generalnie możemy używać selektorów różnych, tak jak tam była, nie wiem, jakaś klasa, no to po prostu byśmy tutaj mogli użyć kropki. Jeśli to by był atrybut data, no to też nie wiem, moglibyśmy napisać data model, tak? No tutaj różne są opcje, tak? No ja użyłem akurat ID. Tak. Także jest to świetny nowy feature właśnie Vue 3, który pozwala na właśnie ułatwienie pracy nam z takimi komponentami typu właśnie takie modale albo jakieś pop-upy lub po prostu inne elementy, które chcielibyśmy, żeby przykrywały resztę naszej aplikacji. No i dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do jakichś kolejnych filmików. Pozdrawiam, na razie.